Jeżeli w Photoshop Elements 11 będziemy otwierać pliki, standardowo, czyli wchodząc w menu plik, tutaj otwórz i jeżeli będzie to plik w formacie Camera Raw, w przypadku aparatów nikonowskich z rozszerzeniem NEF, to spójrzmy co się stanie. Zaznaczamy go, otwieramy i standardowo na początku pojawia nam się okienko wywoływania tego zdjęcia w Camera Raw. To okienko zazwyczaj będzie mniejsze. Jeżeli chcemy je powiększyć, klikamy sobie tutaj w ten przycisk i dzięki temu mamy tutaj dostęp do rozmaitych funkcji, m.in. do bardzo ciekawej funkcji przezroczystość. Przesuwając w prawo zwiększamy przezroczystość, w lewo możemy to zdjęcie łagodnie rozmyć. Ja to zdjęcie jeszcze wyprostuję, wybieram narzędzie do prostowania i tutaj przeciągnę od tego punktu mniej więcej do tego i wciskam teraz Enter. Jak widzimy, hydrant stoi już bardziej prosto. Teraz, jeżeli wciśniemy otwórz obraz. To zdjęcie otworzy nam się w normalnym edytorze Photoshop Elements do dalszej obróbki. Jeżeli jednak będziemy otwierać zdjęcie w formacie JPG, plik otwórz i tutaj jakieś zdjęcie JPG, to standardowo od razu otworzy nam się ono w edytorze. Ale możemy takie działanie nieco zmienić. Możemy wymusić, żeby pliki JPG otwierały się również w module Camera Row. Żeby to zrobić, wchodzimy w menu plik, stąd wybieramy otwórz jako. I jeszcze raz zaznaczamy nasz plik. I tutaj bardzo ważna rzecz u dołu musimy wybrać otwórz jako kamera RAW. Teraz, jeżeli wciśniemy otwórz, to plik JPG otworzy nam się w module kamera RAW. Jak widać, tak się nie stało, ponieważ ten plik mam teraz otwarty. Zamknijmy go i jeszcze raz plik otwórz jako kamera RAW. Otwórz. I już widzimy, że wszystko działa tak jak należy. Jak widać tutaj w prawym panelu, mamy całą masę funkcji. Funkcje te są takie same jak na przykład w Lightroomie, ale są one nieco okrojone. Jeżeli jednak jakaś funkcja występuje już tutaj, to działa ona identycznie tak jak w Lightroomie, czyli na przykład mamy dostęp do suwaka przejrzystość, a także do wielu innych suwaków, którymi możemy poprawić jakość naszego zdjęcia, na przykład delikatnie przyciemnić światła, czy też rozjaśnić cienie. Po wciśnięciu otwórz obraz, oczywiście dalej pracujemy standardowo w normalnym edytorze Photoshop Elements 11.